Polska dopłakuje i wspomina zmarłą w czwartek królową Elżbietę II, ale już pojawiają się pytania, jakim następcą tronu będzie król Karol III. Do niedawna jeszcze jako książę Karol angażował się w sprawy polityczne w przeciwieństwie do Elżbiety II. Wydaje się dzisiaj, że Karol będzie chciał mieć trochę wpływu na politykę. Jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, pewnie się okaże. Tymczasem on już niedawno w wywiadzie, jakiś czas temu w wywiadach mówił o tym, że na razie jeszcze komentuje, bo wie, że to się skończy po objęciu tronu. Więc ja myślę, że Karol jest na tyle przygotowany do pełnienia swojej roli, że on doskonale wie, żeby aż tak intensywnie w politykę się nie angażować. Elżbietę II opłakują nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale na całym świecie. Od wczoraj media społecznościowe przepełnione są wpisami pełnymi żalu i smutku. Elżbieta II była szanowana i kochana. I ona kojarzyła się nam z wszystkim tym, co w Wielkiej Brytanii jest najlepsze. I Brytyjczycy świetnie ten mit wykorzystywali. To z wielu punktów widzenia był symbol tej wspaniałości korony, wspaniałości Wielkiej Brytanii. Nawet niektóre firmy zaczęły obliczać, ile do PKB Wielkiej Brytanii przynosi rodzina królewska z Elżbietą II na czele. Choć pałac Buckingham nie podał jeszcze daty pogrzebu, to według brytyjskich mediów ceremonia odbędzie się w poniedziałek 19 września. Mieszkańcy Kościelca w gminie Rędziny od momentu wybudowania tam autostrady A1 skarżą się na uciążliwy hałas, który towarzyszy im przez 24 godziny na dobę, spowodowany, jak sami twierdzą, brakiem ekranów akustycznych. W związku z tym postanowili jasno i wyraźnie wczoraj pokazać swój sprzeciw. Zebraliśmy się tutaj, żeby po prostu złożyć taki protest przeciwko, dlaczego nam nie mamy ekranów tych dźwiękochłonnych tutaj przy autostradzie. Tam po drugiej stronie są, po naszej stronie nie ma. Mieszkańcy po prostu poprosili nas o sformułowanie takiej petycji, wysłanie, dlatego że po prostu nie ma tu w ogóle ciszy, nie ma, nie mogą w nocy spać, nie mogą po południu wyjść na podwórku, no jest hałas. Ja muszę zamknąć okno, muszę zamknąć drzwi balkonowe, szyba mi pękła, rysa, syn musiał wymienić, bo asfalt jest robiony, jeżeli woda jest kanalizacja wymieniana, bo dom w dom pęka, to oni tylko nałożą pustaki, cienko asfaltu i jak jadą tiry, jak jadą po cement, beczki, to tak jakby u mnie po mieszkaniu drut spadywał z samochodu. Jak tłumaczy wójt gminy Rędziny, jeszcze przed budową tego fragmentu odcinka autostrady A1 mieszkańcy już zauważyli, jakie problemy mogą ich czekać. Problem pojawia się nie tylko przy samej autostradzie. Samochody wjeżdżając na Starą Gierkówkę przejeżdżają m.in. przez gminę Rędziny. Staraliśmy się o to, aby powstała tutaj obwodnica dla miejscowości Kościelec, jak również o to, żeby bezpiecznie tutaj mieszkać. Apele były liczne, składane na wiele rąk, w wielu miejscach. Nie na wszystko do tej pory otrzymaliśmy odpowiedzi. Czekamy na to, żeby się coś wydarzyło. Na tą chwilę wiemy, że autostrada została oddana do użytku i przyszło nam teraz czekać prawie 18 miesięcy, aby ktoś przedstawił analizę z pomiarów hałasu. Autostrada została oddana do użytku w czerwcu. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, niedługo będzie można wykonać specjalne pomiary. Kolejnym etapem będzie wykonanie analizy porealizacyjnej, która określi, czy te zastosowane środki ochrony spełniają swoją funkcję. Jeżeli nie, to organy odpowiednie nałożą na nas obowiązek zapewnienia właściwego poziomu ochrony akustycznej i w tych miejscach, gdzie zostało to przekroczone, będziemy podejmowali działania naprawcze. Teraz mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać, co wykaże analiza. Kilkumetrowe zapadlisko, zalane piwnice, posesje i boiska to tylko niektóre ze skutków wczorajszej ulewy, jaka przeszła przez województwo śląskie. Padający deszcz najbardziej dał się we znaki mieszkańcom powiatu tarnogórskiego. W Tarnowskich Górach za halą sportową woda wypełniła parking na wysokość około 1 metra. Zapadła się kostka brukowa. Doszło do zalania tylnego parkingu. Po odpompowaniu wody z tego parkingu, niestety część tej wody wdarła się także na halę, więc uszkodziło nam część parkietu, który mamy wewnątrz budynku. Natomiast po odpompowaniu wody z parkingu okazało się, że wokół jednej ze studzienek kanalizacyjnych zapadła się ziemia. Na razie hala sportowa i parking za nią są wyłączone z użytku. Nie wiadomo na jak długo. Spore szkody odnotowało też Górnośląskie Centrum Rehabilitacji Repty. Płynący strumień wody wybił okno w piwnicy i wdarł się na szpital
czarne korytarze. Była zalana najniższa kondygnacja naszego szpitala. Natomiast dwie, trzy sale chorych, natomiast na chwilę obecną trwają jeszcze prace porządkowe. Pacjenci są zabezpieczeni, nic im się złego, że tak powiem, nie dzieje. Natomiast, tak jak powiedziałam, no, jeszcze część zabiegów w tych niskich kondygnacjach jest na razie wstrzymana. Natomiast pacjenci, którzy byli zaplanowani na zabiegi, kontynuują te zabiegi w innych gabinetach na wyższych kondygnacjach. To z kolei boisko przedszkola nr 12 w Tarnowskich Górach. Od rana strażacy wypompowywali z niego wodę. Nie brakowało także interwencji polegających na usuwaniu wody z piwnic prywatnych domów. Pracowali również z nami strażacy Państwowej Straży Pożarnej z Orzegowa, Katowic oraz Sosnowca. Ogólnie od godziny 17 do północy strażacy powiatu tarnogórskiego przyjęli ponad 330 zgłoszeń, z czego ponad 260 zostało obsłużonych przez strażaków. Ta pozostała część zgłoszeń po prostu została zweryfikowana przez funkcjonariuszy stanowiska kierowania pod kątem zasadności działania tam straży pożarnej. Ale straż działała nie tylko w powiecie tarnogórskim. Straż pożarna odnotowała ponad 580 zgłoszeń związanych głównie z wypompowywaniem wody z zalanych piwnic, niższych kondygnacji budynków oraz dróg. Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w powiatach tarnogórskim, myszkowskim i gliwickim. Prognozy pogody wskazują, że kolejne deszcze mogą pojawić się w regionie w sobotę. Emocje po wygranym przez Polaków z drużyną Stanów Zjednoczonych meczu w ćwierćfinale Mistrzostw Świata siatkarzy jeszcze nie opadły, a wszyscy czekają na kolejne starcie z Brazylią. To jest zespół bardzo mocny i my się nie boimy, szanujemy przeciwnika, wiemy na co stać Brazylijczyków, natomiast to nie jest kwestia strachu, my musimy się dobrze przygotować, wierzyć w siebie i grać co najmniej tak jak ze Stanami Zjednoczonymi. A mecz ten po obu stronach siatki był popisem najlepszych umiejętności siatkarskich. Zarówno Polacy, jak i Amerykanie zagrali bardzo dobrze, choć Polacy byli trochę lepsi. 2-0, prawda, w setach. Sytuacja się zmieniła i doszło do zaciętej walki, ale jednak przede wszystkim doszło do tego, że przegraliśmy dwa następne sety i rozstrzygnąć miał to spotkanie tiebreak. Praktycznie do pewnego momentu gra była bardzo wyrównana. Ta zagrywka, jedna, która była w tej breaku, była najważniejszą zagrywką w całym meczu i właśnie Kamil ją dźwignął. Powiem w ten sposób, na tym polega zespół, między innymi z Fornalem, chociażby Śliwką, tymi wymianami, które pojawiają się na boisku, żeby wspierali się wszyscy. Rozliczany jest zawsze cały zespół. A tych zwycięskich nawet rozliczać nie wypada. Jeśli Polacy wygrają w sobotę w półfinale z Brazylią, to będą drugi raz z rzędu bronić tytułu Mistrza Świata. Wcześniej w historii trzykrotnie z rzędu tytuł ten udało się zdobyć właśnie Brazylijczykom i Włochom. Pierwsze dwa sety graliśmy bardzo dobrze. Z Amerykanami właściwie nie istnieli. Potem to my im trochę pozwoliliśmy się rozegrać. I myślę, że ta koncentracja na finał, na Brazylię, to trudno, żeby nie było koncentracji na graniu o finał. Półfinał Mistrzostw Świata siatkarzy już w najbliższą sobotę o 18 w katowickim Spodku. W ten weekend niektórzy przedsiębiorcy w Zagłębiu oferują swoje usługi za połowę ceny. Dzięki temu można na przykład ostrzyć się za kwotę o 50% niższą niż normalnie. Odzew jest bardzo duży, myślę, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na takie rzeczy. I oczywiście są profity, są minusy, ale myślę, że więcej jest profitów, ponieważ nowi ludzie po prostu mogą poznać to nasze nowe miejsce na tej mapie Sosnowca. Akcja Zagłębie za pół ceny cieszy się w Sosnowcu dużym zainteresowaniem zarówno wśród potencjalnych klientów, jak i przedsiębiorców. To już 11 rok organizujemy tą akcję. Na początku faktycznie pod nazwą Sosnowiec za pół ceny sama akcja rozgrywała się tylko na terenie naszego miasta, natomiast od kilku lat jakby poszerzamy tą akcję na inne miasta Zagłębia Dąbrowskiego. Jest z nami Będzin, jest z nami Czeladź, jest z nami Dąbrowa Górnicza. Na pewno możliwość skorzystania z atrakcyjnych rabatów może być zachętą do tego, żeby odwiedzić sąsiednie miasta i skorzystać zarówno z usług, jak i lokali gastronomicznych, które być może podbiją nasze i podniebienia, i serca, i staniemy się wiernymi fanami bądź stałymi klientami. Akcja Zagłębie za pół ceny potrwa do niedzieli 11 września. Szczegóły na stronie internetowej zagłębiezapółceny.pl.